Masz suma na rzece Inn i możesz być dumny. Tak. Stoimy, przyjechaliśmy kolejny dzień na ryby. Pewniak. I pewniak strzelił. Wodnica rozwalona, tam widzę, że siwy w aucie nic nie ma, tak konkretnego rozwalone. Ale musimy czekać na policję, na zdjęcia, jakieś oświadczenie. Do tyłu wjechał, wiecie o co chodzi? No czyli jego wina, no nie wypląta się z tego. My tu skręcali, ona miała migać, wszystko. Skręcali w prawo nad wodę, a gościu z tyłu zaczął hamować na szlak, czyli jechał szybko, bo słyszeliśmy pisk, no i nie wyhamował. A że dalej jechać nie może, bo chłodnica rozwalona, no to musimy czekać. Więc nie ma możliwości, żeby nie było przygód na naszych rybach. Muszą być, no muszą być. Ja bym się już chętnie rozbijał, ale niestety muszę czekać. Już jesteśmy nad wodą, sprzęt cały znieśliśmy z wału. Tutaj teraz chodzenie, noszenie. To najprzyjemniejsze, Artur. No, I pakowanie, ale na razie. Najprzyjemniejsze rzeczy, no. Na razie się rozpakowujemy, więc się cieszmy tym, co jest za nami, rzeka Inn. To są właśnie te pewniaki. Te pewniaki z rana. Która jest godzina? Co mi tam pokazuje? Ja nic nie widzę. Dobra, to się starczy znowu. O, 17:14. Grilla se przynieśliśmy tutaj na samą wodę. Tu już jest, tak wam powiem, ta część rzeki Inn. Dużo ładniejsza niż w poprzednich, co my byli. To jest takie już na zakończenie, na finał idzie, powiedzieć, naszej wycieczki do Austrii. Tam rozbiliśmy sobie obóz. No i w końcu mi zrobi jakieś danie porządnie. Rybka. Pewniaki. Strong. O, prawie 40. Ty już mi pewniaków nie upewniakuj, bo ja już twoje pewniaki znam. My ci nie będziemy udowadniać, że umiemy łowić ryby. My po prostu przyjechali sobie tutaj teraz z siwym odpocząć. Tak mam być. Masz to zasolone wszystko, tak? Wszystko zasolone. Czyli jak to zrobiłeś, powiedz widzom? Jak to zrobił kolega, bo ja tego dzisiaj nie robił na jajku. Aż jajko wypłynie do góry, solanka gotowa, ryby do wody na całą noc. I obmyć i na rusta. Będziemy to wędzić na drzewie z śliwy. I około 2 godziny, 2,5 godziny. Tu szef robił solankę, będzie pyszna. Starym sposobem, najlepszym, wiaderko z wodą, wsypujemy sól, wkładamy jajko, surowe jajko, oczywiście w skorupce, nie? I jak jajko wypłynie, solanka gotowa. 12 godzin, nie ma lepszej solanki jak starym sposobem. Mamy tutaj zanętę, która już ma 3 dni. Dolejemy wody. Zrobimy fajne kuleczki, wrzucimy do wody, podnęcimy troszkę, później zrobimy świeżą, słodziutką zanętę, zobaczymy jak się będzie nam sprawdzać. Dolejemy troszkę wody, nie za dużo z początku. Mieszamy ładnie, zobaczymy jak się klei, jeszcze troszkę dolejemy, bo jeszcze troszkę za słabo jest. Czekajcie, czekajcie, tu gdzieś jeszcze mamy kukurydzę świeżą, dosypiemy. Niedużo. 5 garści. Teraz to wszystko fajnie wymieszamy. O, teraz to mamy zanęta. Zobaczymy jak to się nam lepi. Zobaczcie. Piękne kule. Ładnie. Robi robotę. O, kolorów nabierają. Poślizny, że się znam na tym kamieniu. To jest pieruństwo śliskie. Ci będę miła, po co by stąd wylos. A jeszcze nic nie piliśmy. Jeszcze mnie nic nie pili, a widzisz jak ja już wyglądam mokry. Cały mokry. Artur, co ty robisz? A widzisz, poślizny, że się na kamieniu. Podrzek do wody, dobrze, jak szłapy nie skręciło nic takiego, tak jak tyś miał, nie? Ja złamał noga, nie skręcił.
złamana była, przecież blusa, a wędki się samemu składał. Dobra mi suwa. I poczuć wymóg. No. Widzisz, to jest moment, nad wodą trzeba uważać. Papa, patrz jaka dzisiaj ci kolacja zrobia. Patrz jaki kolor naprawdę. Elegancko, my tutaj już szykujemy się pod Zalętę, bo tamtą starą już rzuciliśmy do wody. Co ty szykujesz, kolego? Ach, pora fajnych składników, żeby to jakoś w końcu ryba chycić. O, już fajnie wyglądają. O, jeszcze z godzinka i będzie elegancko. My tutaj przychodzimy z takim małym prezentem dla Renatki za to, że nas ugościła fajnie. To jest od naszych, od rekinów dla ciebie, że się z nami było. Musiałaś męczyć. I ja się dla ciebie. W ogóle z nami nie męczyłam. Żebyś o nas pamiętała. Za te dobre ciasto i to. Ale i za te przeżycia, co dzisiaj miała jeszcze z tym autem, z tą policją. Dziękuję ślicznie, nie trzeba było, nie? Żebyś była szczęśliwa. Dzięki śliczne. Dzięki, Artur. Dziękuję za stoliki, Wierunie. Wierunie. Dzięki, a z papą? A papą? No i papą, no i papą. Już mają rekinki, no. Dziękuję ślicznie, nie trzeba było. My też dziękujemy. Obiecałem, że będą ryby i są rybki, ale wędzone, pstrągi potokowe i tęczowe. Jaki się fajny czerwony kolor zrobił. No. Powiem ci, Marku, szacunno. Patrzcie, chłopaki. Podano do stołu. Jak to wygląda, masakra. Piękne rybki, piękne. Fajny kolor, co? No, no nie no, szacun, szacun. Wyszło mi coś w życiu. Aha, nie, to Marek robił. Smacznego wszystkim, co tu będę mówił, widzowie, kochani. Zazdroście. Ryba. Nie, sumik. Podbierz go. Weź go tak, wyciągnij, to jest mały sumik. Ślizgnij go. Sumik, kurde. O, pobrał, na robaki tu je. Sumy pływają w inie, zobacz. No, młody się trochę ci. W niedzielę też wyciągnął sumika, właśnie trochę większego może. Pstrąga i jazia. Jaś był też taki fajny trochę. Jest ryba... Sum, mały, ale zawsze sum, wieczór, wiadomo, nad innym, zaczynają brać. No i widzę, że i nam się udało coś złapać, ale blade te płocie tutaj. Nie? Białutkie są. Białutkie normalnie, nie? Zero takich odcieni jak płoci. Ale fajnie, że już ryby wyciągamy. I coraz większy. Na razie Artur tu robi rewolucję, ale wam powiem tak, założył mniejszy haczyk. Założył też białego, nie łowi tak jak my, jak na trzy rasuwy, ale niech łowi, przynajmniej ma ryby. A na drugim miał dziwnięcie. Ma dalej, branie, jest. Czy nie ma? Nie ma, co? Jest. Coś ładnego. Siwy podbierak by trzeba było mu tu dać w końcu. Na drugie już branie. Patrz, co tu się dzieje. Papa, pomóż mu, zatnij to mu. Ty, Artur, podbierak, wiesz? Taki przyrząd jest jak podbierak, wiesz? Taki długi z siatką. Ale ja nie byłem przygotowany na te brania, naprawdę. To 4 dni tu jeździsz i jesteś nieprzygotowany na brania? Tak się widzą, nie wytłumaczysz, panie Arturze. Poczekaj na podbierak, idzie ci już ten siwy po podbierak, bo szkoda ryb. Masz je, w końcu dostaliśmy jakieś ryby. Siwy normalnie, on jest taki chudziutki, że on do ciebie biegnie jak baletnica, zobacz. Siwuniu, daj podbierak. Ale są ryby. W końcu, leszczyki. Coś się zaczęło dziać. Nęcenie przyniosło.
oczekiwany wynik. Ale tak, białe te leszcze, te płotki, zobaczcie, wszystko tutaj przez tą wodę białe, ale to nieważne. Artur, łów ryby, bo nie ma żadnej siatki, raczej wędki w wodzie, zobacz. Pusty stojak, Artur. Ale Artur to nie my, bo u nas tam z siwym ani nie drgnie. Zmieniamy haki na mniejsze, tak dwie kukurydze czy coś? Nie, no na grubo, zostajemy na grubo. Zostajemy na grubo, ja niech się bawi on. Ja, Artur niech tutaj dłubie, a może u nas coś też ruszy. Ryby słabo biorą, więc tutaj mnie Marek namawia, żeby się przepłynąć po tej rzece. Mówię, a dobra, idziemy pooglądać. Jeszcze może coś wyciągnę, jakieś wnioski z tego pływania. Poglądamy jakieś widoki. Chłopaki tu zostają, my płyniemy we dwóch. Tutaj mamy taki mały skip na łódki. Weźmiemy tą jego łódeczkę, sprawdzimy, jak sobie radzi na rzece. Silnik spalinowy, ale z łódki niestety nie możemy łowić, bo są osobne opłaty, nie? Właśnie, osobna licencja. Więc no nie połowimy z łódki, znaczy, chociaż... Ja nie kombinuj. Ja mogę. Tu też tak mamy w miarę spokojnie, to może tutaj by się coś udało na jakiś spławiczek, jakieś leszcze, poteczki wyciągnąć. No ale nam już braknie czasu, żeby się tu rozbić. Jeszcze na jedną miejscówkę się chcemy dzisiaj wybrać. Dobra, jedź, ja ci będę mówił. Aż pod rejestrację, ja? Żeby nikt światło nie... Żeby światło nie zalać. Dobra. Cofej, synek, cofej. Pomalutku, pomalutku, jeszcze. Stój pomału, 20 cm do tyłu. Dobra. Magda gadała, że mam Dominika utopić. Jedziemy do wyprawa. Z łodzi to będzie znowu kolejna perspektywa patrzenia na tą rzekę. A że przyjechaliśmy tutaj tak typowo na przygodę wędkarską, może nie z taką ilością ryb, jakbyśmy sobie życzyli, ale chciałem, mówię, poodwiedzać tą rzekę. Chciałem ją zobaczyć, żeby mieć większe doświadczenie, jeżeli chodzi o ryby. To jednak jest ciężka rzeka, jakby nie było. Nie poszło nam tak, jakbyśmy sobie chcieli, no ale nie o to chodzi. Przyjechaliśmy tutaj na przygodę wędkarską. I jako tako przygoda jeszcze trwa. Tutaj jesteśmy na połączeniu rzeki Inn i Zalzach. Marek mówi, że tam na szpice samej często siadali karpiarze. Są tam fajne wypłycenia, nawet nie ma takiego prądu, jak się dołączy, gdzie trafić w takie miejsce, gdzie jest mały uciąg. No ale co? Tam, gdzie były ryby, zrobili zakaz łowienia. Takie życie wędkarza, że tam, gdzie jeszcze idzie tą rybę dostać, tam nie można łowić. No bo zależy, sobie spać, patrz, bomby idą, widzisz, patrz. Patrz, wiesz to? No to była mała rybka, no, ty padł mi karpie po 20 kilo, a to 20 kilo, uklejka. Chytają tu, patrz, bombluje, widzisz, patrz, lewo. Bomble małe. Ale co z tego, Marku, że bombluje, jak tu nie można łowić? Nie wolno, bo za dużo... O, już, patrz, już mam dno. Patrz, już mam dno. Duże dno, patrz, już my są na dnie. Tak, co nas nie wywalisz do wody.
to już jest nasza główka. Rzeka Inn w jednym odcinku poodwiedzana. A leżą, leżą, jak tam rybki, siema hopy. Kaje się wunio. Czyli biorą, jak śpią, znaczy, że biorą, Marek. No, wzięliście ciężkie odcinki. A ja tu mam zdobyczne, ja coś złowiłem. No i chłopaki, zobaczcie, co złapałem. Patrzcie, co złapałem. Krzesło. Jak krzesło? No, krzesło zapałem. Ktoś zapomniał nad wodą. My płyniemy, ja mówię, ty, ktoś tam siedzi, jedź pogadać. Może ryba będzie jakoś miał, pogadamy, czy biorą. Ale tam siedzi tylko krzesło. I z anakondy. Weź mi to, siwy. Tada! Poszło. Piesełko z anakondy. Żówka śmigane. O. I tak, Bartek. Masz już piesełko na ryby, Bartek. Robisz, chłopie, śpisz. Dość tych przygód. Chcesz mi łajba zatopić, patrz. Pół łajby wody. Jak tu jest głęboko? Półłódki! Trzymajcie te wiadro, chłopaki! Czy oni się nie przewracą? Nie wiesz tego, nie wiesz. Wejście to tam podfutrujcie dobrze. Została ostatnia noc, nie ma co przekombinowywać, trzeba próbować. Dajcie puste wiadro, co wybieramy. Ja właśnie pisałem na tej. Marek łódka. Markowa łódka. Chciał się nikt wypróbować. Tam mamy płyciznę, gdzie łowimy, taki no metr. Ale nie chce ta ryba nam tutaj podchodzić. Tu jest płycizna, tu już jest tyle. Czyli trzeba bliżej brzegu rzucać. Tu jest tyle. No zobaczcie, widzowie, ruch jest na kanale, czyli nad wodą i próbujemy. Stwierdziliśmy, że jak już nic nie działa, to może jakiś filecik spłoci. I próbujemy sandacza, może będzie piękny. Nie, chyba nie będzie pięknie, ale to dajcie nam deskę ratunku, jakąś desperację. No, chociaż już tutaj jeden mały był, no już dobra, nie. Wczoraj był sumik, nie? Ja. Malutki to może. Miejmy dzisiaj nadzieję, że jakiś sandaczek się pokorzy. Sandaczek, chociaż niewymiarowy. Ciwy stwierdził, że to rzuci w sam ten tutaj warkoczyk. Podobno tam są ryby, tak jak nam mówił Marek Pewniak, że na pewno będziemy mieć połapane. Próbujemy. Na suma tutaj w sumie siedzieli, kwoczyli, jakiś drapieżnik będzie chodził. No. Miejmy na to nadzieję. Co ty domasz, chłopie? Ty się ślepy, ja ci to założę. A nie, ślepy, tylko nie wziąłem okularów. Aha, okej. Macie to prezes. Ja, chłopie. Same na ta gumkę nałożę i psyk. A daj tam trochę zanęty też, niech widzi Sanda, że się staramy, no. Ja zawsze, ja nie rzucam. Niech doceni naszą ciężką pracę. Ja nie rzucam jak Artur bez, nie? A ja mam założone jedną urosówkę. Na jednej wędce, drugiej wędce mam kukurydzę. Ale nie pytajcie, czy coś brało. Macie jakieś gumki, recepturki albo coś? Nie mamy, rzucaj. U mnie byś musiał zobaczyć w tej torbie. Mamy. A może i coś będzie, widzisz. Delikatnie. I tak piękny rzut. O, w ten warkocz, pięknie. Pięknie. Powiem ci, robi wrażenie ten rzut. A co wam pokażę, no. Nie ma za bardzo co pokazywać, więc wam pokażę zachód słońca, za chwileczkę będzie. Jedno mogę powiedzieć o tej wodzie. Może i ryb nie mamy, ale naprawdę tu jest pięknie. Nie? Widoki, zapamiętamy i przygodę do końca życia. Jak będziemy sobie za 15 lat siwym siedzieć nad wodą, powiemy, pamiętasz piękną rzekę Inn?
Nie była łowna, ale była piękna. Ona jest za trudna dla nas. Nie, no, my za nie trudna potrafimy jest. Na takich rzekach, nie potrafimy łowić. Ale próbowaliśmy. Ale staraliśmy liczy się przygoda, się, nie? Dokładnie. Staraliśmy się, byliśmy tutaj na czterech, nawet pięciu, pomału idzie pojeździć w miejscówkach, bo tak już się odjechali raz. Tak. Zobaczyć. Marek teraz też siedzi 2 kilometry dalej. Też próbuje jeszcze coś złapać na koniec. Ale czuję, że tak za godzinę zrobimy grilla, co? Spojemy. Tego finałowego. Brzuszki już są, wiesz, jako puste, nie? Na nockę rzucimy też jeszcze na rasuwy. Na rosuwy. Posiedzimy tu jeszcze. Wędki no, w wodzie. To może przynieść jakiś efekt. No coś. Wędki w wodzie są, nie? Póki piłka w grze, to jeszcze jest nadzieja. Miejmy nadzieję. I będziemy sobie łowić. Miejscowy był, walczył za sumem, jeździł za sumem, więc czyli musi być tu ryba, nie? No ale też bez efektów. Na echolodzie tylko widział szczupaki i... O konie. A pamiętajcie, na filecika nie tylko sandacz może wziąć. Każdy sumik też się skusi. Przy zachodzie słońca, zobaczcie jak tu jest pięknie. Powiem wam tak, może i ryb nie było, nie? Ale atmosfera, ludzie i ten gość Marek, który nas tak zaprosił na... Siema, pozdrawiam dla wszystkich widzów od mojego rokina. Żałujcie, że tutaj nie jesteście. Fajnie no, jest. Ładnie jest. Teraz... Jak jest zachód słońca, zobaczcie sami, nie? To jest rewela, nie? Tak, to wspominałem przed chwileczką, może i ryb nie było, ale przygoda. Poznanie nowego łowiska, poznanie nowych ludzi. Wynagrodziła wszystko. Było super, no gadałem Dominikowi, że akurat za zaporą w górę rzeki jest bardzo, bardzo ciężko. Byłoby łatwiej siedzieć 5 dni na jednym miejscu, ale warto było zwiedzić kilka fajnych miejscówek. Może ryb było mało, bo na tych początkowych filmach było kilka brzan, ale sama przygoda wynagradza wszystko. Jeżeli chodzi o rzekę Inn, to już tak naprawdę, jak mówiłem, finał. Ostatnia nocka przed nami. Szczerze powiem, że nie spodziewamy się za bardzo brań. Jeżeli chodzi o ostatnie dni, to by była naprawdę, naprawdę niespodzianka. Tutaj na filmie muszę podziękować właśnie Markowi i jego żonie, że nas tak miło, gorąco przyjęli. Całej ekipie od niego, że bardzo gościnni. Ja tylko mogę wam podziękować, że chcieliście z nami spędzić właśnie ten czas z naszymi odcinkami na rzece Inn. Dzięki temu mogliśmy wam pokazać coś nowego. Ciężka rzeka, troszkę nas przerosła. Szukaliśmy ryby, szukaliśmy wszystkiego, ale no troszeczkę się nie udało. Ale nieważne, robimy to dla was. Robimy to też dla siebie i pomalutku już kończymy. Co się dzieje, Siwy? Popuść mu. Od 4 dni odezwał się dzwonek. Popuść mu, proszę. Jaki ja jest szczęśliwy! Poczujesz? A nie wychodzi nawet, nie? Fałszywy alarm. Ale zadzwonił, Domin zadzwonił. No, to jest ważne akurat. Zrobił rzekł zestaw. Ile tu Krystiany siedziały? Długo, nie? Wszystko mamy już gotowe. Wygląda przepysznie. Skwyrczy, tłuszcz, strzela na wszystkie strony. Marku, bierzemy to, niesiemy na imprezę i kończymy to już dzisiaj. A najlepsze to jest tym wszystkim, że tak się można fajnie spotkać, poznać fajnych ludzi, nawet za granicą. Zobaczcie, Austria, Niemcy, Polacy, którzy tu kiedyś wyjechali. Przyjechali też goście. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma inne poglądy, ale siedzimy razem, imprezujemy. Chyba to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Nie przyznacie mi racji?
Ja myślę, że o to chodzi w wędkarstwie. A ryby, jak widzicie, wędki są. No chyba nie widzicie, bo jest za ciemno. To jest tylko dodatek. Jedźcie z tego wszyscy. Chlebek proszę wyciągnąć, sałatki. Sałatki stoją. Całej imprezie mówię smacznego. Dziękujemy, dziękujemy, smacznego. Dziękujemy za przyjazd. Siwy. Po 4 dniach moja jedyna, nie, były 2 płotki. Siwy, ale masz suma na rzece Inn i możesz być dumny. Tak. Koniec. Dzisiaj już koniec, już się pakujemy. Mikrosumik. I on ma 8 cm. Może ma. Ale życiówka.